Dzień dobry Państwu, nazywam się Sylwia Rzmieńska-Kwiręk, jestem z Centrum Edukacji Obywatelskiej i dzisiaj podczas najbliższego półtorej godziny powiemy Państwu o szkole dla innowatora projekcie, który ruszył 1 października tego roku. Są z nami w studio Jędrzej Witkowski, prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej o, oraz Oktawia Gorzeńska Jewa Radanowicz, dyrektorki szk szk szkół podstawowych, e, inicjatorki zmian, e, osoby, które wspierają szkoły w przeprowadzeniu tych szkół e, przez zmiany. Dzień dobry. Dzień dobry. Mhm. E, ja bym chciała Państwu króciutko opowiedzieć, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. E, będzie się ono składało z trzech takich głównych części. W pierwszej e, opowiemy o Kontekście projektu Szkoła dla Innowatora i dlaczego się tym w ogóle zajmujemy. W drugim Jędrzej opowie o tym, jakiego rodzaju działania i zadania będziemy proponowali szkołom. W trzecim krótko porozmawiamy o rekrutacji oraz odpowiemy na pytania, do których zadawania zachęcamy Państwa bardzo gorąco. Dobra, to zaczynamy. Dzień dobry, raz jeszcze. Ja będę miał przyjemność przedstawić taki ogólny kontekst tego, jak powstała Szkoła dla Innowatora jako program, który jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której od kilku miesięcy uczestniczymy. Zanim o samym projekcie, powiem dwa słowa o naszym konsorcjum. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmujemy się jako lider tego projektu takim ogólnym zarządzaniem tym przedsięwzięciem, a nasze takie doświadczenie to jest 25 pięć lat już teraz y, pracy w szkołach. My w naszych programach zajmujemy się przede wszystkim y, wspieraniem nauczycieli i dyrektorów w zmienieniu swoich szkół y, i na poziomie metod oceniania, na poziomie y, y, metod nauczania. I realizujemy szereg programów, które pomagają młodym ludziom y, zrozumieć to, co dzieje się we współczesnym świecie. Natomiast y, projekt tworzymy w szerokim konsorcjum złożonym z kilku organizacji, y, które wspólnie y, i Ewa i Oktawia są tutaj przedstawicielkami tych instytucji również, w którym wspólnie stworzyliśmy to przedsięwzięcie i wymyśliliśmy to, jak ono może przebiegać w szkołach. Partnerami projektu jest Szkoła Edukacji. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie WIS z Radowa Małego i Ewa reprezentuje właśnie między innymi stowarzyszenie, ale także firma konsultingowa Deloitte w Polsce i Zwolnieni z teorii, czyli fundacja, która realizuje projekt pod tą, pod tą samą nazwę Olimpiadę Projektów Społecznych kontekstem dla powstania szkoły dla innowatora jako takiej inicjatywy zmiany jest strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz raport, który powstał w ramach realizacji jednego z zadań tej strategii. Raport również nazywa się szkoła dla innowatora. To jest badanie, opracowanie stworzone pod kierunkiem profesora Faszlagicia i które opowiada o tym jak szkoła stanowi duży potencjał w budowaniu innowacyjności polskiej gospodarki i w ogóle szerzej Polski. I raport zawiera kilka elementów ważnych dla polskiej szkoły diagnozy, ale też szereg rekomendacji oraz listę kompetencji proinnowacyjnych, czyli tego co stanowi taki kręgosłup i oś naszego projektu. I na tym slajdzie, który jest przed nami, pokazaliśmy te kompetencje proinnowacyjne, które chcielibyśmy w projekcie kształcić i w, w kształceniu, których będziemy szkołom pomagali. Na tej liście są kompetencje, które są też inne od tych, którymi się zwykle w szkole zajmowaliśmy i za chwilę będziemy chcieli o tym porozmawiać, bo nie tylko mówimy o zarządzaniu sobą, ale mówimy o rozbudzaniu ciekawości młodych ludzi, mówimy o odwadze, o wytrwałości, takich elementach improwizacji, takich elementach, o których. Domyślnie myślę, y, szkoły y, nie rozmawiają. Do tej pory w, w, w naszej rozmowie o edukacji y, te elementy też się tak wprost... Nie, nie pojawiały, więc traktujemy też to jako pewne wyzwanie, przed którym wspólnie stajemy i do sprostania które, któremu zaprosimy też szkoły, które będą z nami pracowały w tym projekcie. Szkoła dla innowatora jest w pewnym sensie taką odpowiedzią trochę na wyzwania współczesnego świata, które no, obserwujemy. Widzimy, że świat bardzo przyspieszył, wszystko dookoła się zmienia. Szkoła też się oczywiście zmienia, ale. Jestem przekonana, że są takie obszary, w których ta zmiana mo, może nastąpić szybciej, może w innym kierunku i y, stąd pewnie y, to myślenie o tych kompetencjach y, y, proinnowacyjnych. Y, powiedzcie mi, dlaczego to szkoła ma y, y, kształcić te kompetencje? No przede wszystkim dlatego, że szkoła jest dobrym miejscem do tego, żeby człowiek y, w sposób taki społeczny, w szerszym kręgu niż rodzina, przygotowywał się do życia i do tego, co go spotka w przyszłości. Szkoła jest takim poligonem bycia dorosłym, przygotowaniem do różnych sytuacji. I myśląc o tym, jakie wyzwania i zadania stoją we współczesnym świecie przed nami wszystkimi, bo to nie tylko przed szkołą, ale również przed y, każdą inną organizacją, czy też y, miejscem pracy, czy też w ogóle y, społecznością. Warto zwrócić uwagę na to, że w przyszłym świecie, i to wcale nie takim dalekim za, za kilka lat, a może nawet już teraz, potrzebne są trochę inne umiejętności, kompetencje niż do tej pory były kształtowane w procesie edukacyjnym. Dzisiaj każda szkoła pewnie będzie się pochylała nad tym, Jakie, jakie wyzwania są przed nami i jak nim sprostać. I dlatego też Szkoła dla Innowatora, już nie tylko jako projekt, ale w ogóle jako, jako przygotowanie do życia, jest ważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Poza jakie tym, kompetencje Oktawia? Może jeszcze tylko dopowiem mhm. tutaj, że właśnie to, co Ewa powiedziała przede wszystkim też, że szkoła jako taka podwalina, edukacja jako podwalina, w ogóle to przygotowanie do życia Jędrek powiedział gospodarczego, ja powiem właśnie też społeczno-gospodarczego, tak? tak? Takie naturalne miejsce po prostu, gdzie młodzi ludzie spędzają tak dużo czasu i gdybyśmy teraz tak przewartościowali to myślenie, mhm. po co nam dzisiaj szkoła? Po co nam dzisiaj edukacja? To właśnie Ewa powiedziała: świat w zmianie, ty też powiedziałaś, Sylwio, tak, świat w zmianie zmieniają się potrzeby, zmieniają się umiejętności, które dzisiaj naprawdę są potrzebne. Już nie odtwarzanie wiedzy. Tak? Nie testowania, tylko właśnie choćby te wspomniane tutaj przez Jędrzeja wcześniej e, kompetencje proinnowacyjne. A możemy właśnie wypunktować możemy. te kompetencje proinnowacyjne? Porozmawiajmy o nich chwilę. Dla ja mnie, na przykład, poprawiamy. ja mogę powiedzieć, że dla mnie taka kompetencja to, co Jędrek powiedział na końcu, w zasadzie improwizacja. Słuchajcie, ile w szkole tak naprawdę jest tego miejsca na improwizację? My bardzo często jesteśmy, mówię to jako praktyk, też jako osoba, która tak naprawdę nowej edukacji spędziła formalnej, nie licząc swojej edukacji, 21 lat. tak. E, bardzo często wszystko poplanowała. W tab tabelaryczne, mhm. uporządkowane, bardzo przewidywalne. Do mnie bardzo na przykład trafia ta myśl o improwizowaniu, bo to też niesie za sobą szereg innych kompetencji jak współpraca, krytyczne myślenie, przestrzeń do popełniania błędu jako bardzo istotna. Ponadto wiemy o tym, że świat jest bardzo mocno rozpędzony. Mhm. Zmiany dokonują się każdego dnia w każdej minucie tak ogromne i niewyobrażalne, mhm. że my nie wiemy w każdej co dziedzinie. nas Też. spotka w danym no. momencie i na przykład uczenie się improwizowania, reagowania na to tu i teraz, y, zmiany sposobu myślenia działania, wydaje się być niezbędną umiejętnością, choćby po to, żeby człowiek dobrze się czuł, żeby nie bał się, nie, nie, nie przestraszał się każdej nowości. Tak. Ja wiem, jak dostaję do ręki nowy telefon i ile to mi sprawia problemów, żeby się oduczyć tego, co miałam, i nauczyć się teraz obsługiwać y, nowego sprzętu. Oczywiście młodzi ludzie żyją w innym świecie, im jest łatwiej. Ale tu chodzi o wyrobienie pewnych nawyków, o to, żebyśmy kształtowali te umiejętności przez wiele godzin, przez wiele lat, żeby przesiąknąć tym, tak? Dzisiaj już ktoś, kto siedzi i odtwarza e, pewne sytuacje i odgrywa w pewnym sensie role życiowe, no, nie ma takiego miejsca, nie ma zapotrzebowania nawet na takich ludzi. E, i, i m, uczelnie wyższe, i y, przedsiębiorcy mówią wyraźnie, potrzebujemy ludzi, którzy bardzo szybko się nauczą, a jeszcze szybciej się oduczą i nauczą po nowemu. Mm -hmm. Mówi się o tym, że dzisiaj potrzebny jest człowiek który współpracuje, ktoś kto potrafi szybko plastycznie odnaleźć się w każdej sytuacji. To jest bardzo wyjątkowe umiejętności i y, to nie chodzi o to, że my mamy dobrą czy złą szkołę. To chodzi o to, że dzisiaj jest świat inny i y, chcemy się razem Kasi. z dziećmi Kasi. i my sami też przygotować na to co nas niedługo spotka. To jest odwaga, to jest podejmowanie decyzji, to jest branie odpowiedzialności za to, co robię. To są takie umiejętności, jak zaczynam i kończę. To się nazywa takim trudnym wyrazem, który jest gdzieś Mamy tutaj, zapisane. w opisie naszych kompetencji, ale to naprawdę są bardzo ważne umiejętności. To ja jeszcze pociągnę dalej. E, różnorodność e, w ogóle, tak, jako duża wartość. Bardzo często też żyjemy w szkole, w świecie takim zero-jedynkowym. E, I teraz... Te różne drogi dochodzenia do w ogóle ta droga dochodzenia do jakiegoś rezultatu. W ogóle pytanie też co jest rezultatem? Czy właśnie to, że my nauczyliśmy się współpracy poprzez to wspólne wędrowanie, czy tylko ten efekt końcowy? Więc tych pytań, czy tych kompetencji, czy w ogóle tego co dzisiaj potrzebujemy, to wszystko faktycznie tak jak Ewa powiedziała bardzo mocno się przepoczwarza. A i te potrzeby są naprawdę dzisiaj zupełnie inne. Jan, a gdybyś ty miał wskazać jakąś taką istotną kompetencję proinnowacyjną, istotną być może dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale także dla ciebie? Myślę, że dla mnie osobiście to byłaby odwaga. To jest to, o czym mówiła Ewa przed chwilą, ale taka gotowość do mierzenia się z tym, co takiego proaktywnego mierzenia się z tym, co przynosi nam rzeczywistość. Myślę, że tego warto po prostu młodych ludzi uczyć, bo to się wszystkim i nam, i młodym ludziom przydaje, jak najbardziej, ale myślę też, że cały ten kompleks y, kompetencji, który my nazywamy liderowaniem, y, ale takie właśnie podejmowanie inicjatywy, właśnie od początku do końca, y, mm -hmm. kończenie z taką wytrwałością tak. y, tych inicjatyw, które rozpoczynamy, to to są takie rzeczy, które się przydają i w życiu zawodowym i cieszę się, że o tym powiedziałeś, Oktávia, o takim życiu społecznym, no bo my mm -hmm. też i, i w ogóle w CEO, ale w ogóle no, też Wasze szkoły na pewno są takim przykładem, y, duży kładzie, kładziemy nacisk na to, żeby ta edukacja też nie była tak bardzo indywidualistyczna, żeby ona nie stawiała tylko na indywidualny rozwój, ale żeby była Ktywna. z jednej strony kolektywna, z drugiej strony poczucie mhm. odpowiedzialności za to, co się dzieje w świecie społecznym mhm. wokół nas. Ja jeszcze chcę mhm. powiedzieć, że jakby oczywiście nasze szkoły, CEO i wiele innych wspaniałych instytucji, które zajmują się edukacją formalną i nieformalną, my mamy duże doświadczenia, ale dla mnie piękne jest to tak naprawdę, że my dzisiaj wszyscy razem Stoimy u progu tego, żeby pewne rzeczy wymyślać po nowemu. To jest naprawdę, dla mnie to jest coś pięknego i jestem pełna nadziei, że ten projekt Szkoła dla Innowatora pozwoli nam też z siebie wygonić takich, takie osoby, które już przepracowały pewne rzeczy, a nauczy nas też tej umiejętności, o której przed chwilą mówimy że zaczynamy coś robić od nowa. To jest bardzo fajne. Dla mnie dzisiaj. Wszyscy razem i w projekcie i poza projektem stoimy przed wielkim wyzwaniem, czyli przepracujmy różne sposoby dochodzenia do tego, jak kształtować umiejętności dzieci, żeby one radziły sobie w niewiadomym świecie, a tego nie wie nikt i potem dzielmy się tym na różne sposoby. Jest Tyle możliwości, ile jest tych kompetencji wypisanych w naszym projekcie, i jeszcze cała, cała masa dodatkowych, których my dzisiaj nie wiemy i o nich nie opowiemy, ja bo je odkryjemy. Dopiero. Ja podbiję jeszcze to, co powiedział Jędrzej o odwadze uczniów, mhm. ty powiedziałaś też o pracy z uczniami, a ja wrócę jeszcze do tego nauczyciela, żebyśmy mieli odważnych nauczycieli, odważnych dyrektorów, którzy dzisiaj w tym świecie zmian, w tym świecie takim, który naprawdę przyspieszył bardzo mocno, w świecie napięć, bo tych, tych Napięć. myślę, że w szkole każdego dnia jest też dosyć dużo, żebyśmy mieli odwagę właśnie i otwartość też, tak? Bo y, w moim przekonaniu kluczowy naprawdę jest nauczyciel, jeżeli on jest kompetentny, y, silny, taki mocny, można powiedzieć, swoimi kompetencjami, swoją refleksyjnością, y, umiejętnością budowania właśnie relacji, to o czym powiedziałaś też, że my tutaj z tak różnych instytucji y, spotkaliśmy się przy tym, stole też wypracowujemy myślę, że coś bardzo nowatorskiego, że budujemy. Mm -hmm taką, e, można powiedzieć, taki, taki sojusz wokół edukacyjnej zmiany. Więc jeżeli to uda się e, zrobić, to naprawdę myślę, że to jest kawał dobrej roboty. Czy chcesz jeszcze o kompetencjach? Ja chcesz chciał, iść dalej. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Yy, dlaczego szkoła, odpowiadając na Twoje mm -hmm. pytanie, dlaczego tak. szkoła miałaby je kształcić? I, yy... To wydaje mi się super istotne, jak mówimy o innowatorach i o liderach, że my mamy taką tendencję do myślenia, że lider jest jeden, a reszta to za nim podąża, że innowator jest jeden, a reszta mm -hmm. dla niego pracuje. I to, co chcemy też odkłamać, mam nadzieję, że nam się to uda w tym programie. I to bardzo fajnie było też pokazane w tym raporcie, że te kompetencje proinnowacyjne, czyli między innymi właśnie kompetencje takie liderskie, to są kompetencje, które powinniśmy kształcić u wszystkich uczniów. Że to nie chodzi o to, żebyśmy wybrali kilka, kilkanaście osób w klasie czy w szkole tak, tak, i z nimi tak. pracowali, ale no, tak z wysokiego ceny, znaczy, że jako społeczeństwo to mam poczucie, że jesteśmy winni kształtowanie tych kompetencji przyszłości wszystkim młodym ludziom. E, więc wszystkich powinniśmy uczyć wytrwałości, wszystkich powinniśmy uczyć odwagi, wszystkich powinniśmy uczyć właśnie takiej inicjatywności, mm -hmm. adaptacyjności. Więc żeby to było takie, to, to chciałbym, żeby tak wybrzmiało głośno, mm -hmm. że to dla wszystkich, znaczy, że, tak. że każda szkoła... U wszystkich swoich uczniów powinna w miarę możliwości wyszukiwać te elementy i je rozwijać. I dodałabym jeszcze także tworzyć przestrzeń, tak? Przestrzeń do tego, by każdy z uczniów miał szansę czegoś nowego się nauczyć, czegoś nowego doświadczyć. Może nawet bardziej czegoś doświadczyć, niż się nauczyć, bo, bo ta nauka to jest jakby tak, efekt ty. doświadczenia. Ty już trochę zaczęłaś, oktawio, mówić o tym, co się musi w szkole zadziać albo zmienić, żeby to takie. Bardzo powszechne kształcenie kompetencji proinnowacyjnych pro było możliwe. Mówiłaś o nauczycielach, tak? Znaczy o tym, jakby jacy, jacy powinni być nauczyciele albo co w sobie powinni uruchomić nauczyciele. Czy możemy teraz wspólnie zastanowić się nad tym, co musiałaby zrobić szkoła, żeby te kompetencje proinnowacyjne każdego dnia, w każdym doświadczeniu ucznia można było rozwijać? Oj, ja wiem. Ja wiem. Znaczy ja może zacznę, bo to jest coś, o co dzisiaj nawet się troszeczkę, można powiedzieć, wspieraliśmy, prawda? Ja myślę, że w ogóle pomyśleć o kulturze, innej kulturze pracy. Dzisiaj wybrzmiało to, że to jest takie dosyć trudne, być może takie, ale ja myślę, że to jest pewna taka filozofia działania, czyli przede wszystkim refleksja, po co my do tej szkoły idziemy, czy tylko po to, żeby przygotować dzieci do egzaminów. Jest taka presja bardzo często, że ten wynik musi być wysoki. Czy właśnie za tą, za tą naszą codzienną pracą, Stoi coś więcej. Więc jeżeli sobie to zdefiniujemy, jeżeli pomyślimy też o sojusznikach, bo tymi sojusznikami powinni na pewno być rodzice w tym wszystkim, żeby też rozumieli, dokąd my e, zmierzamy, to myślę, z mojej perspektywy to jest takie bardzo kluczowe. Więc to, że zaczynamy tworzyć pewną kulturę, która jest tak, jest celowa, jest na pewno jakościowa w działaniu i na pewno refleksja też powinna tam się znaleźć. To tak w pigułce. Dla mnie to jest jakby Twoje pytanie było, co powinna zrobić szkoła. Ja myślę, że po pierwsze to sobie zadać pytanie, w jakim miejscu my się w tej hmm. chwili znajdujemy. Taka refleksja nad tym, co robimy każdego dnia, jaki mamy efekt i najważniejsze pytanie, według mnie, to czy to jeszcze jest komuś potrzebne. Hmm. My my nauczyciele bardzo często jesteśmy zapętleni w tym pędzącym świecie i takiej presji oczekiwań różnych wobec szkoły, wobec nas i czasami trudno nam zdecydować co jest ważniejsze, czy to, żeby były te oceny dobre dla dzieci, czy te testy. Każdy z różnych stron gdzieś nam mówi co mamy robić i jak mamy robić. Ale prawda jest taka, że możemy też robić to, co uważamy, że jest potrzebne tu i teraz w, I w, obrębie, tym w tym środowisku, ale też w obrębie tego prawa oświatowego, które jest w tej chwili i właściwie możemy gumką wymazać, wykasować wszystkie rzeczy, które do tej pory nas ograniczały, bo Często jest tak, że to nas ogranicza coś, co jest już mitem, albo czymś co tak zawsze było, to przekonaniem. Tak takim, przekonaniem to tak musi być. Chcę powiedzieć, że ważne jest to, żeby sobie spokojnie i odważnie w ramach tych kompetencji proinnowacyjnych, Powiedzieć właściwie, po co my to wszystko robimy. I czy rzeczywiście dzisiaj ważne jest to, żeby dziecko nauczyło się wszystkich twierdzeń, regułek, regułek czy ważniejsze jest to, żeby nauczyło się poruszać po świecie wiedzy, mhm. a poruszać u, u, ucząc poruszania się po świecie wiedzy, będziemy kształtować całą masę kompetencji, które między innymi są e, przygotowaniem do, do życia we współczesnym świecie. No i ważne jest to, żeby jednak szkoły były. Szyte na miarę potrzeb danego środowiska. E, bardzo często o tym mówimy i obie, i pewnie wszyscy, i wy tutaj. To nie chodzi o to, żeby każda szkoła była taka sama, bo my właśnie mamy do średniej do, do równane szkoły do średniej i rywalizujące ze sobą właściwie nie wiadomo o co ważne jest to, żeby szkoła była w kontekście danego środowiska i nie bała się odpowiadać na oczekiwania środowiska, w którym żyje. W związku z tym nawet w jednym mieście może być i fajnie byłoby, gdyby było dziesiątki różnych możliwości szkół, żeby był wybór. Myślę, że to jest też przyszłość, że to jest też kolejna umiejętność, którą warto, żebyśmy poznali to, żeby ludzie mogli dokonywać wyborów i myśleli o tym, co robią w sposób krytyczny, czyli nie ustawiali się w szeregu, że każda, na przykładzie szkół, każda szkoła jest taka sama, to samo oferuje czasami ma jakieś zajęcia dodatkowe inne, tylko szkoły mogą dzisiaj być różne, jedne nastawione na poczucie dawania poczucia bezpieczeństwa, e, zro, e, takiego bezpieczeństwa dos, dosłownego, ale też psychicznego, emocjonalnego. Inna szkoła może być szkołą testów i wyników, bo też może być takie zapotrzebowanie, a jeszcze inna szkoła może być szkołą twórczości. Mało mamy dzisiaj takiego wyboru i warto, żeby szkoły to przemyślały, w którym kierunku chcą. Iść. Ja wiem, że państwo, którzy nas słuchacie, pomyślicie sobie ale o czym oni mówią. Zaraz nas tutaj przyjadą, odwiedzą wizytacje, kontrole. Zaraz się coś wydarzy. Oczywiście Trzeba mieć odwagę być szkołą nowoczesną, cokolwiek by to nie miało oznaczać, a nawet szkołą szytą na miarę, na dziś. Ale jeśli my chcemy kształtować takie umiejętności jak podejmowanie decyzji, odważne i branie za to odpowiedzialności, to fajnie, jakbyśmy się tego uczyli sami, czyli podejmowali te odważne decyzje. Ja nie sądzę, żeby to było wielką odwagą podjąć decyzję, że dzisiaj będziemy myśleli, jak jutro zadbać o dobrostan naszych uczniów. Dla mnie. To już nie jest odwaga, to już jest potrzeba chwili tu i teraz. Nie sądzę, żeby to było wielką odwagą powiedzieć, że dobrze pomyślmy o tym, że skoro świat już udowodnił, a więc wiedza i nauka pedagogiczna udowodniła, że uczenie się odbywa się najpierw po nabywanie, kształtowanie kompetencji, potem nabywanie umiejętności, a dopiero na końcu jest wiedza, to nie bójmy się odstąpić od wiedzy, tylko najpierw kształtujmy kompetencje, potem niech dzieci nabierają umiejętności i to jest odwaga dzisiaj stanąć przed rodzicami, przed organami prowadzącymi, przed władzami powiedzieć nie. Mamy to napisane w podstawie programowej. Możemy być szkołą z innowacją, możemy mieć różne formy organizacyjne. W związku z tym od jutra robimy to co możemy robić z całą odpowiedzialnością, ale się nagada. Ja bym chciał jeszcze jak? jeden wątek poruszyć, trochę kontynuując to, o czym powiedziałeś, bo też to jest z naszej wcześniejszej rozmowy, że też takim pierwszym krokiem jest właśnie ta diagnoza tak. i tego, gdzie jest szkoła i gdzie jest tak. środowisko, jakie są potrzeby, ale też takie zobaczenie tego potencjału wewnętrznego. Znaczy my, my nie mamy takiej intencji, żeby przyjść w projekcie i powiedzieć, jak ma być, bo mamy taką świadomość i pracując z różnymi szkołami, bo, bo wszyscy mamy takie doświadczenia, że w szkołach... Bardzo dużo wartościowych inicjatyw już. już się odbywa. Jest mnóstwo fantastycznych nauczycieli. Oni budują tę edukację. Więc w tym sensie też ten projekt będzie taką szansą zobaczenia, co już wartościowego się w szkole dzieje i e, wsparcia tych kawałków, tak, bo na tym e, w naszym przekonaniu też najłatwiej jest e, budować. Chcielibyśmy po prostu, żeby tych rzeczy, które są właśnie wartościowe, super ciekawe, budują podmiotowość młodych ludzi, żeby e, te rzeczy też wzmacniać, też też. żeby ich było coraz więcej, e, a żeby takie rzeczy, które sami zobaczymy, że może nie do końca działają, że właśnie nie są na miarę tych szkół przyszłości, które sami byśmy chcieli tworzyć. A jednocześnie zajmują mnóstwo czasu. A jednocześnie zajmują mnóstwo czasu, to prawda. To żeby od tych rzeczy odchodzić. No, jeśli tylko jeśli, y, 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 jeszcze jedno zdanie dodając. Jeśli chodzi o m, te innowacje, to mam poczucie, że yy, to, to ja bym chciał też, żeby w tym projekcie było obecne, że to nie chodzi o jakieś takie nowe akcyjne inicjatywy podejmowane ad hoc, ale że też kompetencje proinnowacyjne, Chociażby takie jak ta odmiana przez wszystkie przypadki odwaga, to są też kawałki, które są budowane przez takie codzienne praktyki pracy nauczyciela. Przez to właśnie czy zadaje się pytania otwarte czy zamknięte, czy ocenia się informacją zwrotną czy stopniem i tak dalej, tak dalej, tak, tak dalej. Jak się traktuje błąd ucznia, że to są takie praktyki, które każdy nauczyciel wykonuje takich czynności w czasie lekcji kilkadziesiąt czasami nawet, prawda? I że to, jak je wykonujemy, kształtuje te kompetencje, albo trochę blokuje ich rozwój. Trochę już zaczęliśmy mówić o tym, jak konkretnie to robić. To znaczy, jak konkretnie. W w konkretnej szkole, którą zobaczyliśmy, zdiagnozowaliśmy, w naszej własnej szkole, to wprowadzać w praktyce. Mówiłeś o ocenianiu, mówiłeś o pytaniach, mówiłeś o prawie do błędu. To są takie bardzo proste techniki, o współpracy, pracy w grupie. Dziewczyny, a jak wygląda to z Waszej perspektywy? Takie, czy mogłybyście wyłowić ze swoich bogatych doświadczeń takie proste, proste właśnie rozwiązania, które sprawiają, że Wasze szkoły są innowacyjne? Znaczy ja powiem tak, ja się w pełni zgadzam, że taka codzienność... Y Właśnie nie szkoła dla innowacji, żeby sobie powiesić kolejny dyplom, czy puchar, czy cokolwiek, czy napisać na stronie, że jesteśmy innowacyjni, to nie jest istotne w moim przekonaniu. Ważna jest właśnie e, ważna jest ta codzienność, tak? Ja zacznę od siebie. Czy ja jako dyrektor mam właśnie, czy mam postawę otwartą w stosunku do drugiego człowieka, czy nie? Czy ja daję znowu, ja się tak przyczepiłam do tych nauczycieli, ale czy ja jako dyrektor daję wolność, otwar daję, jestem otwarta na nauczyciela, tak? Czy daję wolność wyboru, o którym Ewa mówiła? Bo znowu, jeżeli ja jako dyrektor taki. Zupełnie, powiedziałabym, restrykcyjny, będę wymagała, że ludzie powiem im, róbcie innowacje, pracujcie inaczej, ale za tym nie pójdą mhm. moje czyny. No to ludzie też tego nie będą czuli, nie będą modelowali, nie będą zmieniali tej swojej postawy w klasie. Więc teraz tak, otwartość od, tak, od dyrektora poprzez pracowników szkoły, o których też chciałabym bardzo mocno powiedzieć, żeby oni też byli włączeni, żeby oni też wiedzieli, co my w ogóle robimy w placówce. Dla mnie to jest też, jeżeli mówimy o innowacjach, taka. Zmiana metod pracy, ale znowu, nie każdy musi być tą osobą, która po prostu jest albo cy, super cyfrowa, czy, ka, czy e, osobą, która robi projekt za projektem, bo nie każdy to będzie czuł. E, powiedziałabym, że też budowanie kultury różnorodności, tak? Że jeden tak jak my bardzo często o tym mówimy, zresztą tego się od Ewy też nauczyłam. Nauczyciel rzemieślnik, nauczyciel e, taki Artyst. poszukujący, artysta, ta różnorodność ról. E, myślę, że w polskiej szkole tej różnorodności nam bardzo potrzeba, tak? To znaczy ona. Jest, ale rozumiem, że jakby nieczęsto nie jest wykorzystywana. Ale pielęgnowania tak. tej różnorodności, tak. ja bym tak powiedziała, bo wiadomo, że jesteśmy inni, tylko podkreślenia tego, że jesteśmy wszyscy ważni. Zapytałaś o moje doświadczenie. Moje doświadczenie jest takie, że czasami nauczyciele nie czują, że ta różnorodność jest ważna. Tak? Ja nauczyłam mhm. się o tym po prostu e, mówić, Zapy... więc jakby to jest też myślę klucz. Pytałaś, jak to robić. No, przede wszystkim tu parę razy wybrzmiało, że w szkołach robi się bardzo dużo rzeczy. Mhm. Więc myślę, że kiedy zadamy sobie pytanie, po co my to wszystko robimy i co z tego wynika, to spokojnie okaże się, że spokojnie możemy 50% wyrzucić tego, co robiliśmy do tej pory. Jak nie więcej. Jak nie więcej, i tak, tak jest, takie mam doświadczenia z pracy ze szkołami. A w to miejsce usiąść i zastanowić się, jak zorganizować szkołę, która będzie kształtowała kompetencje naszych uczniów. I wtedy okaże się, że mamy czas na to, żeby spokojnie usiąść i porozmawiać. Bardzo często w pokoju nauczycielskim się nie spotykamy, bardzo często nie mamy czasu, nauczyciele nad tym ubelewają, nie ma kiedy porozmawiać, bo my robimy dziesiątki rzeczy, nawet nie wiedząc o tym, co robi koleżanka czy kolega. Więc szkoła, która nie tylko wyposaża dziecko w wiedzę, ale kształtuje pewne umiejętności, dobrze by było, gdyby była świadoma tego, Jakie umiejętności konkretnie chce kształtować, a o tym trzeba porozmawiać. I umówiła się, który, kto w jakim miejscu szkoły co konkretnie robi, bo jeśli pani Marysia i pani Krysia. Pracują w grupie, yy, rozwiązują problemy w sposób twórczy, robią to na wszystkich językach polskich, na przykład, i jeszcze jakimś innym przedmiocie. No to wtedy, jak ja wiem, że one to robią, no to może na informatyce, na matematyce, skupię się na innych kompetencjach. I kiedy my się umówimy jako rada pedagogiczna, jako dorośli w szkole organizujący pracę na to, że ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to, to po złożeniu. Nasz uczeń ma właśnie. bardzo dużą szansę przesiąknąć wieloma różnymi umiejętnościami. Mało tego, nasze lekcje staną się ciekawsze, bo Wyjdę z tej pracy w grupie i wejdę w, y, w przestrzeń, gdzie teraz sam pracuję indywidualnie i poszukuję i selekcjonuję sobie wiedzę. Więc na pewno to jest bardzo prosty sposób, nie wymagający naprawdę żadnej jakiejś diametralnej zmiany w szkole. I to może zrobić każda szkoła od jutra, tak naprawdę. Natomiast jest jeszcze parę innych rzeczy. Ja jestem y, marzycielką i marzy mi się szkoła, w której nauczyciele nie tylko rozmawiają, o tym, jak może wyglądać praca, ale również współpracują i realizują projekty interdyscyplinarne. I mówię od, się nie marzy, ty masz taką szkołę. To znaczy tak, ale ja... To mówię, ta wie, o Polsce. Mam, szkole. tak. Ja mówię w ogóle o nas ha, wszystkich. Sport. Oczywiście nauczyciele bardzo często mówią, ale proszę pani, my to już dawno robimy, co pani mówi, projekty. Tak, oczywiście, ja wiem, że, że każda szkoła robi projekty, tylko mnie zależy na tym, żebyśmy robili to w codziennej pracy szkoły. Nie od czasu do czasu, tylko żeby ileś godzin w tygodniu... Praca była tak zorganizowana, że spotyka się matematyk, geograf, biolog albo muzyk, o, muzyk z historykiem tak. i z polonistą, i oni wspólnie, systematycznie, regularnie realizują projekty interdyscyplinarne, bo to nie chodzi o to, że my coś zrobimy raz akcyjnie, po jeśli chcemy kształtować kompetencje, to to musi być proces długotrwały i y, podawany w takich dawkach, żeby dziecko. Samo zauważyło, jakie umiejętności już nabywa i, i, i żeby się lepiej czuło w tym działaniu. No i trzecia rzecz to trzeba dać dzieciom i sobie czas, bo jeśli my w szkole zaczynamy coś robić, i proszę Państwa, szkoła dla innowatora to nie będzie szkoła, która powie nam wszystkim, jak wychować czy ukształtować innowatora. To nie o to chodzi. Szkoła dla innowatora. Ta w projekcie i ta, którą my będziemy wszyscy razem gdzieś tworzyli, to jest taka szkoła, w której my myślimy długofalowo, dajemy sobie czas. Po pierwsze, my, tak jak Oktawia powiedziała, musimy się jako nauczyciele nauczyć pracować troszkę po nowemu. Bo praca z dwoma, trzema nauczycielami nie jest standardem naszej pracy, więc trzeba się tego nauczyć, więc już sobie trzeba dać czas. A potem też trzeba dać czas uczniom, którzy też muszą się tego nauczyć. Nauczyciele mówią tak, a wie pani, my to robiliśmy, ale oni tam nie bardzo krzyczą, nie chcą tego robić. A ile razy to pani robiła? No przez miesiąc. Ja mówię, wie pani, jedna klasa potrzebuje miesiąc, a druga pięć miesięcy, mhm. żeby się nauczyć. Więc trzy rzeczy rozmawiajmy, i zaplanujmy, co kto ma robić, i możemy na tym poprzestać. I współpracujmy. Współpracujmy. Druga rzecz, może usiądźmy i zastanówmy się nad jakąś współpracą. Nie musi być tego dużo, ale trzy godziny w tygodniu. Szkoła, która trzy godziny w tygodniu realizuje interdyscyplinarne projekty. I trzecia. I trzecia rzecz, to dajmy sobie czas. I my mamy prawo popełnić błąd, nie zrobić od razu dobrze tego projektu. Mamy prawo pomyśleć po drodze, nie, to jednak nam nie odpowiada, szukajmy innego rozwiązania. I to są proste rzeczy, a my nie, my chcemy tak dzisiaj zaplanować, a jutro, jutro zobaczyć zrobić. efekt. Myśli, że to oczywiście I tego zale... się nie da. Myślę, że to oczywiście zależy od szkoły. Ostatnio byłam na konferencji w Gdyni, w Twoim rodzinnym mieście. Może nie rodzinnym, ale mieście, w to, w którym z którym jesteś teraz związa... od lat. Tak, z którym jesteś związana. Na konferencji, gdzie dyrektorka opowiadała o swojej szkole w Lubieszewie, i mówiła o tym, że u nich piątki, już właściwie kolejny rok z rzędu, poświęcone są pracy projektowej. Myślę, że to jest też trochę to, o czym tak, ty mówisz. Jak najbardziej. Wpisane są w pewien plan pracy szkoły, wszyscy się do tego przyzwyczaili, i wydaje mi się, że to jedno to jest perspektywa ucznia, to znaczy, że on załapuje, tak. Co to znaczy robić projekt właśnie, a tak naprawdę co to znaczy uczyć się przez działanie i doświadczenie, ale wydaje mi się też, że to jest strasznie istotne w planowaniu pracy nauczyciela, bo jak planuje się projekt taki jednorazowy, to się wybiera jakieś takie smaczki. Natomiast jak się już myśli o tym, że to ma być wpisane w specyfikę pracy szkoły, to trzeba bardzo rozsądnie zaplanować, co się ma zadziać, żeby to pomagało nam w realizacji treści programowych, kształt, kształtowaniu kompetencji, wspierało proces wychowawczy w szkole, i wtedy jest już to takie. To już, nie, to już nie jest tylko współpraca przy mm. zadaniu, ale to jest współpraca przy takim y, y, wymyślaniu szkoły mm -hmm. na nowo. Mm -hmm. e, ja myślę, że to jest taki dobry moment. Ja wiem, że o tych kompetencjach moglibyśmy mówić bardzo dużo, ale też mm. wiem, że słuchacze, e, a właściwie oglądający nas tutaj czekają też na, na szczegóły konkre. dotyczące e, e, <laughs> projektu. projektu. Więc teraz, wybaczcie państwo, będzie trochę e, monologów. E, ale, ale postaramy, postaramy się skutecznie tutaj Jędrkowi przerywać, wtrącać, wchodzić w słowo. Jędrku, opowiedz na czym polega ten projekt, jakiego rodzaju działania w nim będą realizowane, jak to się przekłada na zadania szkoły, dyrektora, nauczycieli, a w końcówce tej części porozmawiamy o korzyściach. Także jakby co to ma zrobić w szkole? Dzięki, że mnie wytłumaczyłaś, że to będzie monolog. E, tak rzeczywiście będzie. Też pani nas uprzedzała, żeby monologów e, unikać. E, ale rzeczywiście opowiem d, trochę o szkole i, i dla innowatora i absolutnie mi przerywajcie, e, bo im bardziej to będzie pewnie interaktywna opowieść, tym lepiej. E, to jest projekt taki laboratoryjny, w którym my chcemy pokazać, że szkoły mogą te kompetencje rozwijać, tak jak mówiła Ewa d, w tym kontekście prawnym, który jest. Mamy taki komponent w tym projekcie, że będziemy też zastanawiali się, jak podpowiedzieć. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Rozwoju, co może się zmienić, żeby to jeszcze ułatwić, ale działamy w tym kontekście, który jest i będziemy się starali pokazać, że to się już teraz da zrobić. Działamy w 20 szkołach. To jest bardzo malutki projekt od takiej strony skali, ale cały czas z myślą o tym, żeby wypracować metody, które będą y, y, potem mogły być zastosowane w całej Polsce. Pracujemy przez 3 lata i w tych 20 szkołach pracujemy z jedną klasą siódmą. Takie było od początku założenie tego projektu. To jest Jedna klasa siódma, która w kolejnym roku szkolnym, czyli obecna klasa szósta, będzie objęta y, tym, y, tym projektem. No i y, zadawaliśmy sobie pytania od, od samego początku, czy skoro to jest taka jedna klasa, to czy sensowne jest robienie takiej kursu dla innowatora, czy szkoła dla czy szkoły dla innowatora? No i zdecydowanie nasza odpowiedź jest taka, że y, takich kompetencji proinnowacyjnych, o których rozmawialiśmy, nie da się w czasie rocznego, intensywnego kursu dla innowatora wykształcić, żeby je kształcić w taki sposób systematyczny, konsekwentny no i skuteczny koniec końców, no to musimy mówić o takiej zmianie Cało szkolnej, takiej zmiany. Mm -hmm. To ja ci może wejdę w słowo. No końca, do, do końca. Tak. Nie, takiej zmianie, mm -hmm. która jest rzeczywiście całościowa dotyczy bardzo wielu obszarów szkoły mm -hmm. i chyba całej szkoły, a nie tylko tej jednej klasy, z którą będziemy bezpośrednio mogli pracować. Bo to jest to, o czym rozmawialiśmy, że nawet jeżeli y, ty to zawsze podkreślasz, tak, że 12 nauczycieli pracuje z tą siódmą klasą, czyli oni jeszcze pracują w innych, od, około 10 ta. osób, tak? Czyli te osoby też idą do innych klas, więc jeżeli to będą osoby na pierwszej linii, że tak powiem, pracy naszej, to ta. Praca przeniesie się też na kulturę pracy szkoły. Ja tylko dopowiadam właśnie do tego, tak, do, co Jędrzej mówił, żeby się nie bać tego, że to jest tylko klasa siódma, siódma. że tak naprawdę tak, to jest takie ognisko y, zmiany tego no, nowatorskiego też myślenia. Mhm. Założenie projektu y, i jakby wybieranie, wyłanianie tej jednej siódmej klasy y, traktujmy jako lab, jako laboratorium. Tak. Ale to szkoła będzie się zmieniała, tak. bo to od Państwa tak. będzie zależało, ile Wy z tego projektu tak. weźmiecie. Tam jest bardzo dużo działań, które będą realizowane w całej szkole. Ale bezpieczny i dla nas wszystkich, dla realizatorów projektu, ale i dla szkoły jest to adresować do mniejszej liczby osób, bo tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, no, takiego sposobu pracy, myślenia nowego trzeba się nauczyć, dać tą przestrzeń bezpieczną. Nie można wejść od razu całościowo i wszystkich, tylko pomalutku, laboratoryjnie, a to potem będzie pączkowało na Fajne. wszystkie klasy. Ten projekt doświadczy na pewno całą szkołę, ponieważ kluczową rolą, e, rolę w nim odgrywa dyrektor. Ja tak trochę odpowiadam na pytanie, które się tam pojawiło, o to, czy dyrektor może być uczestnikiem projektu. Ja myślę, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że w projekcie uczestniczyliby nauczyciele, a dyrektor nie. Także tak, założenie no. jest zupełnie inne. To, to też, by jako dyrektorki pewnie możecie powiedzieć, że to nie byłoby ani sensowne, ale też na, nawet na poziomie formalnym. Ja nie jest Ja nawet mam takie możliwe. doświadczenie z projektu, gdzie byłam trochę poza, poza projektem i to wygenerowało po prostu same problemy, więc mogę podzielić się tym, że dyrektor powinien być częścią tego zespołu bardzo aktywną. Osobą. A tutaj musi. Tak. Tutaj musi. Ale chodzi mi o formalnie, takim poziomie. Ale też, takim że realnym. my naprawdę tak. chcemy, żeby dyrektor był liderem zmiany. No zmiany nie da się zrobić, tak że tutaj nikt nie przyjedzie i nie nie, nie powie przybuch, szkole tak. co zrobić, że gro o pracy będziemy o tym jeszcze mówili, będzie spoczywała na dyrektorze. To hmm. czeka szkołę. Ja tylko chciałam dodać, że ten projekt przewiduje takie spotkania i całej Rady Pedagogicznej i spotkanie społeczności szkolnej, więc to jest naprawdę bardzo bezpieczna przestrzeń, w której szkoła będzie mogła się zmieniać, jeśli tylko będzie chciała yy, i będzie mogła się sobie przyglądać z różnych perspektyw. Dyrektor jako lider wszystkich zmian oczywiście jest kluczowy. Tak. Mm -hmm. No właśnie, o te obszary zmiany o, y, powiem dwa słowa, y, bo chcemy właśnie zaprosić y, nauczycieli, dyrektorów z tych szkół do takiej refleksji, dyskusji o tym właśnie, o której, którą my tutaj na początku toczyliśmy. Jak szkoła może, jak już teraz odpowiada na te wyzwania współczesności i przyszłości, mm -hmm. ale też będziemy pracowali nad takimi zmianami i w zakresie metod uczenia, i w zakresie metod y, oceniania, ale też będziemy szukali takich organizacyjnych form pra, pra, pracy, które z jednej strony są możliwe w tym obecnym kontekście prawnym, a z drugiej strony po prostu ułatwiają takie, taką pracę, chociażby jak ty się o tych interdyscyplinarnych mm -hmm. projektach te, uczniowskich. No bo trochę jednak szkoła też od takiej strony organizacyjnej powinna się, powinna się zmienić, żeby to troszkę, troszkę ułatwiać i całość tych zmian no gdzieś będzie stopniowo prowadziła do tego, o czym mówiła Oktawia, czyli takiej ewolucji też kultury pracy mm -hmm. szkoły, żeby przez praktykę Y, zmieniała się też taka ogólna atmosfera w szkole. Ale to jest ważne, ewolucję, nie rewolucję, tak? Mhm. E, to jest też istotne. To, co Ewa podkreśla, bezpieczne przy wsparciu, e, nieoceniające. Tak? E, to, co Jędrzej też podkreślał, konstruktywna informacja zwrotna. Więc e, myślę, że to naprawdę będzie takie laboratorium. E, ale w bardzo bezpiecznych tak. warunkach. I rozumiem, że w bezpiecznych i z takim dużym e, wsparciem zewnętrznym. Tak. Chciałabym, żebyś jeden tak. teraz o tym jakby opowiedział, jakby co się w tej szkole będzie działo, e, co my jako konsorcjum tej szkole będziemy mogli dać, choć oczywiście największe rzeczy dziać się będą w samej szkole, znaczy to wszystko jest w rękach tutaj dyrektora, nauczycieli i uczniów. Jasne. Takie sześć komponentów wsparcia dla szkoły, które mamy, e, które tutaj wspólnie e, wymyślaliśmy, wymyślamy, ciągle e, tworzymy. W zmianie. zmianie, tak. E, wsparcie dla szkoły, która jest w zmianie. Po pierwsze e, takie intensywne wsparcie dla nauczycieli e, i to na takim poziomie pracy warsztatowej, ale też takiej inspiracji w postaci wizyt studyjnych, dyskusji pomiędzy nauczycielami z różnych szkół, e, ale też takie wsparcie doradcze. Także hmm. każda szkoła będzie pracowała pod opieką jednej albo dwóch osób, które będą e, na stałe tę szkołę przez te całe dwa lata, bo zaraz o tym powiem, e, udział w programie trwa, tak naprawdę od lutego. 2020 roku, aż do czerwca 2022, czyli, yy, czyli sporo, yy, to ta osoba będzie towarzyszyła szkole przez ten cały okres. Drugi komponent, tak jak mówiliśmy, ważna rola dyrektora, więc też będzie duży komponent wsparcia yy, yy, i takiego warsztatowego, i właśnie przepracowywania różnych rzeczy yy, dla dyrektorów, trochę pracujących w osobnej ścieżce, w gronie dyrektorów, z taką też formułą spotkań i konsultacji pomiędzy dyrektorami. Yy, dalej yy, opracowywanie. Przygotowujemy taki, taki komponent dotyczący y, rearanżacji przestrzeni w szkołach. Ta przestrzeń też jest ważna. Tutaj yy, i Ewa i Oktawia są w tym zakresie też specjalistkami, pokazują, że ta przestrzeń ma znaczenie dla, dla kompetencji, pro, dla, dla tego, jak szkoła kształci te kompetencje, jakim jest miejscem. Więc będziemy mieli środki przeznaczone na e, doposażenie i rearanżację, ale znowu nie pójdziemy z tym do szkół, znaczy nie, to nie my zrobimy te, e, te zmiany, ale poprosimy nauczycieli, dyrektorów, żeby wspólnie opracowali, co im najbardziej w szkole jest potrzebne, żeby ta szkoła była dostosowana do kontekstu. Można jeszcze, jeśli mogę no. dodać to, żebyście Państwo nie myśleli o tym doposażeniu szkół w kategoriach, no to teraz kupimy pięć laptopów, bo nam brakuje, i projektor, oczywiście to też jest możliwe. Natomiast aranżacja przestrzeni. Przede wszystkim dobrze jest, kiedy jest po to, żeby wspierała procesy uczenia się, żeby prowokowała do pracy indywidualnej, mm -hmm. grupowej, do aktywności twórczej i y, będziemy się starali. Y, Pokazywać, jak to można zrobić. Czasami nawet nie trzeba pieniędzy na to, więc jakby nie traktujmy tego projektu jako o, fajnie, jest kolejna grant, możliwość, że tak. teraz mamy grant i doposażymy, bo to nie o to chodzi w tym projekcie. Te, ta przestrzeń ma wspierać nas w naszej pracy. Jeśli ją tak będziemy rozumieć, to. Będzie cudnie. Super, tak, <gry> Pani to powiedziałaś. Da, da, dalej będę, Ta? tak, Ta? E, 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 jeszcze mówił e, o narzędziach edukacyjnych, bo stworzymy takie przykładowe narzędzia, mhm. które można stosować w pracy, ale bardzo dużo by, byśmy chcieli stawić na, postawić nacisk na to, żeby. E, Tworzyć bardziej takie instrukcje, przewodniki, jak tworzyć własne narzędzia. Tak. Bo z takim głębokim przekonaniem wychodzimy, że to jest y, skuteczniejsze, ciekawsze, bardziej trwałe. Jak nauczyciele mają wsparcie, wsparcie od ekspertów i praktyków, co ważne, w tworzeniu też własnych narzędzi. Więc będą jakieś podpowiedzi, będą inspiracje, ale też będzie przestrzeń, żeby swoje własne materiały i narzędzia y, stworzyć. To ja tutaj wejdę w słowo, bo to tak trochę w nawiązaniu do tego, co Ewa mówiła, tworzenie własnych narzędzi z uwzględnieniem tych potrzeb i miejsca, w którym jest szkoła, tak. ale także lokalnego kontekstu. To jest ten element, yy, nie chcę powiedzieć, że walki o ciekawość ucznia, ale prawda jest taka, że ucznia zaciekawia to, co jest najbliżej... Mhm. Jego, tak? I tak. jakby o to chodzi, żeby tworzyć takie zadania, e, takie wyzwania edukacyjne, które po prostu związane są z takim codziennym życiem e, mhm. tu i teraz tak. tego konkretnego ucznia-uczynia. A poza tym znowu e, wracamy do tego, że nowatorskie myślenie to nie jest odtwarzanie, tak? Czyli ten, e, ta umiejętność tworzenia tego swojego materiału, nawet jeżeli popełni się ilość błędów po drodze przy tworzeniu tego, tak? Jeżeli się przetestuje. Tak. To jest w ogóle, myślę, że ogromna wartość. Mhm. No i to już zaczęłam o tym mówić, ale powiem jeszcze dwa słowa taka indywidualna opieka ekspertów, praktyków. Te szkoły będą nią otoczone na wszystkich etapach projektu. Znaczy, że będą konkretne osoby, z którymi też będzie można nawiązać jakąś relację, które nie będą teoretykami, ale to będą chcielibyśmy tak, żeby to byli nauczyciele, którzy już takie innowacyjne metody Praktycy. wprowadzają. Żeby to byli dyrektorzy, którzy takie metody organizacji, przywództwa już, już teraz aplikują. Więc tutaj liczymy też na taki duży przepływ E, takiego wartościowego e, know-how, że się tak wyrażę, nie do końca po polsku. To taki też element sieciowania. Ja rozumiem, że to będzie też taka dobra okazja, by poprzez ten projekt e, zmapować e, różne fajne zmiany które się dzieją w Polsce. Taki przepływ fajny, zrobić energii, prawda? Tak hmm, mi się tak. wydaje, tak sobie to wyobrażam. Tak. Taka dobra energia gdzieś zacznie... Tak, się... bo będziemy prowadzili hmm. y, różne spotkania takie warsztatowe i one właśnie w tym kontekście będą trochę jakiego rodzaju, że będą takie, które będą się odbywały w gronie tych nauczycieli, którzy są bezpośrednio objęci projektem, żeby oni tam mogli coś wypracować pod opieką praktyków, ale będą takie, o których mówiła Ewa, chcemy, żeby jak najwięcej działo się w samej szkole, żeby to były wtedy spotkania otwarte dla osób spoza y, tego projektu i e, trzeci rodzaj, czyli takie spotkania, gdzie jest po kilka osób y, z każdej szkoły, żeby właśnie taka, takie sieciowanie, wymiana gniazda, e, powstały. gniazda żeby powstały. Tak, tak, w kilku projektach też się posługujemy tą terminologią, więc od, nad tym będziemy pracowali. Ważne, o której nie powiedziałem, a powinno ona wybrzmieć, to jest taka, że z uwagi na takie formalne ograniczenia y, możemy zaprosić do projektu szkoły, które, y, no, przepraszam, nauczycieli y, i to powinna być grupa od 8 do 10 osób y, nauczycieli uczących tę samą klasę. I to mówię z taką świadomością, że to jest wyzwanie, tak. e, ale e, taki też jest e, taki warunek brzegowy, który został przed nami postawiony, więc e, to, e, no, to jest po prostu coś, co, co też chcielibyśmy, e, żeby nam się udało zrealizować. Ja myślę, że to wybrzmi jeszcze w tym kawałku o rekrutacji. Myślę, że pociągniemy ten wątek Dobra. tych e, nauczycieli. Ale jeszcze chyba nie powiedziałeś o wycieczkach. Tak, no i właśnie powiem jeszcze o bo takie bezpośrednie wsparcie dla uczniów. To e, jest e, pewnie może najmniej rozbudowane, no bo gro, mówię o Oktawie, zależy od nauczycieli, dyrektorów, z nimi będziemy chcieli najbliżej być, ale są takie elementy też wsparcia tego procesu bezpośrednio dla uczniów i tę, tych, tę grupę uczniów, która jest w klasie 7 objętych projekt, objętej projektem, będziemy mogli zaprosić na wycieczki edukacyjne i zaprosić na dwa takie spotkania w innowacyjnych instytucjach, czy to na uczelniach, czy to w firmach prywatnych, ale też będziemy zapraszali innowatorów, ciekawe ciekawych osoby do szkół i wtedy oczywiście te spotkania mogą być już otwarte dla większego grona. Na osób, żeby też nie tworzyć tylko takiej oderwanej od rzeczywistości wyspy, ale żeby to było szersze. Ja tylko, podsumowując, takby. Yy, yy. Jeszcze chciałam tylko dodać jedną rzecz do yy. tego, bo to, co powiedziałeś też, jest kluczowe. Jeżeli chcemy być nowatorscy, jakby szukać tych nowych dróg, to warto otworzyć się nie tylko na środowisko edukacyjne, tylko właśnie na tych ludzi spoza edukacji, którzy przychodzą. tak naprawdę życie dzieje się poza drzwiami szkoły. Ja zawsze mówię, otwórzmy drzwi okna szkół, tak, zobaczmy, gdzie jest ten świat. I myślę, że to też jest kluczowe, że ci ludzie, jest duża gotowość w ogóle do współpracy, prawda? Tego tak. środowiska pozaedukacyjnego, które dzisiaj czuje, że ten projekt Edytacja. jest bardzo ważny, że edukacja w ogóle jest ważna, żebyśmy też o tym mówili, tak? Że to naprawdę jest bardzo istotne. Super. Tak. Rozumiem, że te wszystkie tutaj elementy to jest to trochę taka ścieżka rozwojowa e, e, dla nauczycieli, dla szkoły, e, no po to, żeby... E, jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej kształtować te kompetencje proinnowacyjne. Ja bym chciała jeszcze do tego wsparcia do nauczycieli nawiązać i trochę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tej konieczności spojrzenia na własną szkołę, diagnozowania potrzeb i zdecydowania wspólnie, co tak naprawdę nam jest potrzebne. Wydaje mi się, że w tym projekcie jest też taka niezwykła szansa na to, żeby tak mądrze i we współpracy zaplanować rozwój. Sporej części nauczycieli, a jeśli nie prawie całości, tak? Przez te takie ogólnoszkolne działania. Więc w tym kontekście to wsparcie nauczycieli jest tutaj e, e, rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Hmm? Dziewczyny. No tak, ja chcę yy, powiedzieć tak, że. Dla szkół, które będą w tym projekcie, wydarzy się no, niesamowita rzecz, tak naprawdę, yy, bo, bo to jest fajne. Nagle okazuje się, że w jednym roku pracy, czy tam półtora roku pracy, przygotowywania się do wdrażania już konkretnych rzeczy z uczniami, będzie możliwość spotkania się z. Z wieloma ludźmi, którzy przepracowali, praktykami, którzy mają no, kopalnie informacji, wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie być w zmianie, albo też wesprą każdy wasz pomysł, który gdzieś być może drzemie was w środku hmm. i marzycie o tym, żeby coś zrobić, ale jeszcze tego nigdy głośno nie powiedzieliście, hmm. no to to właśnie będzie taka platforma do tego to będzie taki trochę inkubator pomysłów, taki hub innowacji pedagogicznych to jest dla mnie to ja szczerze to nie mogę się zgłosiła czytać. żałuję, ja że tego się. nie mogę ale ja ty nie możesz się, tak, ja już się zgłosiłam ja już tam ja jestem już jest. ja po prostu naprawdę dlatego że mocno wierzę w to i, i takie mam doświadczenia zresztą razem z Oktawią po wiośnie edukacji że polscy nauczyciele polskie szkoły polskie środowiska są gotowe do zmiany po tak. prostu bardzo często ludzie chcą tylko potrzebują Czasami takiego, takiego już nie chciałam powiedzieć, że ale taki, takiego dotknięcia, że czasami wystarczyło, że się pojawiłam czy Oktawia, i towarzyszyłyśmy tylko ludziom. Tak. oni swoje piękne rzeczy. I to jest właśnie ten projekt. Ale Zaprasza ja jeszcze chcę jedną rzecz wszyscy. powiedzieć. Ja wiem, że już masz lat, ale już teraz jedna tak. rzecz jeszcze. Co jest też ważne, że Ewa powiedziała o tym rozwoju, inspiracji, o tym takim tchnięciu, czy popchnięciu do, do zmiany. A ja bym powiedziała też o tym, że właśnie przyjrzeniu się Czego możemy robić mniej, to już padło dzisiaj, ale jak zadbać też o swój dobrostan a jako nauczyciela, czyli jak pracować mniej, a być może bardziej efektywnie. I to ja jest widzę mnóstwo ważne. pytań, które się pojawiają, boję się, że one mi tutaj znikną. One w większości dotyczą e, takich spraw związanych z rekrutacją i ja na pewno do tych pytań e, wrócę, więc teraz jeszcze tylko chciałabym domknąć kwestię projektu e, harmonogram. Bo mówiliśmy o tym, że czas jest ważny. Yy, yy, powiedzieliśmy, wiemy do hmm. kiedy projekt trwa, do 2022 roku, hmm. ale żebyśmy zobaczyli, co się będzie działo, bo ja rozumiem, że do końca tego roku szkolnego, czyli do czerwca 2000 będziesz mówić. To ja powiem, Super. Tak, tak, tak. To nie będzie taki bardzo harmonogram, ale przeskoczę do takiego slajdu, który pokazuje jakieś sześć e, krótkich etapów hmm. e, i naprawdę postaram się o nich bardzo króciutko, bo jest sporo pytań i też mamy jeszcze jakieś kilka informacji, o których chcielibyśmy opowiedzieć. Ale zakładamy, że szkoła że wybierzemy szkoły do końca stycznia, że podpiszemy umowy do końca stycznia ze, ze szkołami dotyczące uczestnictwa w projekcie i potem od lutego zaprosimy i dyrektorów, i nauczycieli do takiej właśnie podróży wspólnej. To jest może dobra metafora. Będziemy chcieli powiedzieć dokładnie y, o tym, y, jaka jest nasza wizja szkoły, ale jak, usłyszeć też, jaka jest wizja szkoły y, y, uczestników, pokazać ten koncept kon kompetencji proinnowacyjnych, bo one są jednak troszeczkę nowe w naszym, y, w naszym środowisku edukacyjnym i zaprosić nauczycieli do takiego, zgodnego z ich zainteresowaniami, wyboru takich form pracy, takich metod, takich podejść, które im wydają się z uwagi na ich predyspozycje i zainteresowania, może również najbardziej adekwatne. Więc mm -hmm. będzie taka kafeteria form pracy, z których będzie można sobie coś wybrać. To, to akurat będą takie jednodniowe spotkania i tutaj będzie duża dowolność już na, na tym etapie i będziemy chcieli y, te pierwsze miesiące traktować w tym sensie jako takie trochę przygotowanie. Równolegle będą się to, toczyły te prace na poziomie szkoły związane z doposażeniem i re rearanżacją. Czyli nauczyciele będą w grupie, idealnie też z dyrektorem, z rodzicami, z uczniami. I wszystkimi innymi nauczycielami, którzy nie biorą udziału w projekcie. Tak, jak najbardziej. Będą wypracowywali sobie te propozycje zmian de, do przestrzeni szkolnej i e, e, takim momentem, myślę przełomowym będzie szkoła letnia, bo na początku lipca chcemy zrobić szkołę letnią, e, gdzie nauczyciele też już, e, ta dziesiątka nauczycieli maksymalnie z jednej szkoły podzieli się na grupy i, i, i każda sobie Wybierze jakiś obszar, nad którym chce pracować i metody, które chce zastosować. A naszą rolą będzie towarzyszenie im, e, jakby w podejmowaniu tej inicjatywy, eksperymentowaniu z tymi metodami, które oni chcą zrobić. Jedno... Towarzyszenie na takich zasadach, jakie jakby sobie wspólnie, prawda, określi. Tak, tak. Mhm. I chcielibyśmy, żeby y, jednocześnie, tak właśnie zachęcając do rozszerzania y, tego wpływu projektu, żeby też y, pozostali nauczyciele w szkole podjęli jakieś malutkie kroki i będziemy też starali się w czasie warsztatów, które będą w Radzie Pedagogicznej realizowane, żeby też podjęli jakieś takie małe kroki te inicjatywy zmiany, żeby ta y, y, ewolucja w klasie siódmej też znajdowała swoje odzwierciedlenie w pozostałych klasach, no i przez cały rok będziemy eksperymentowali, yy, jednocześnie yy, znowu tworząc taką ofertę szkoleń dla nauczycieli, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie tych metod, które właśnie zdecydowali się zastosować. Czy to będzie praca indywidualna, czy praca grupowa, czy pracownie tematyczne, czy metody projektu, czy metody eksperymentu. Tutaj będziemy się starali stworzyć taki szeroki yy, panel, z którego nauczyciele będą wybierali i Pierwszy rok kończy się tych inicjatyw. Chcielibyśmy... Pierwszy rok kalendarzowy. Pierwszy rok szkolny, szkolny. Mhm. czyli jesteśmy w czerwcu 21, ja. za półtora roku od teraz. Chcielibyśmy, żeby ci nauczyciele, którzy podejmą te inicjatywy, podzielili się tym ze swoimi koleżankami, kolegami w szkole. W takiej formule prostych spotkań, konferencji upowszechniających, które by no, pokazały, co już w tej szkole się udało, ten duży potencjał, który w szkole został wypracowany. I potem, żeby to było taki pretekst do podjęcia kolejnej inicjatywy, Mhm. Już wtedy może właśnie częściej jakiejś ogólnoszkolnej. Mhm. Y y Czyli rzeczy sprawdzone w jednej klasie mhm. będziemy zachęcali, żeby wreszcie klas też próbować i żeby to się stopniowo, stopniowo, tak jak takie koncentryczne kręgi rozszerzało na kolejnych uczniów i uczennicach. Czyli w roku szkolnym 2020-2021 jest taka realna praca z tą siódmą klasą, z tymi uczniami, uczennicami, ale już też e, uruchamianie e, różnymi tam sposobami, takimi osadzonymi w kulturze tak. pracy szkoły, e, różnych inicjatyw poza tą siódmą klasą, tak. W całym gronie pedagogicznym. Tak byśmy chcieli. Oczywiście mówiliśmy o tym wielokrotnie w naszych rozmowach wewnętrznych, że to jest podróż i w tej podróży każdy gdzieś da, do różnego miejsca tej podróży inny port e, dopłynie, <grym> prawda? Więc e, będą takie szkoły, w których to będzie tylko siódma klasa i jakby mamy na to zgodę wewnętrzną. A jeżeli będzie taka szkoła, która jest gotowa na głębszą zmianę już na początku, no to my będziemy oczywiście e, siłą tych ekspertów, praktyków, asystentów e, szkół towarzyszyć im w takiej zmianie, jaką oni sobie e, wymyślą. W tym momencie odpowiem na jedno z pytań, które się pojawiło na ekranie o bibliotekarzy. Rzeczywiście, jakby projekt jest skierowany do nauczycieli przedmiotów, nie obejmuje nauczycieli bibliotekarzy, chyba że jakby jakoś łączą funkcję y, poetatu, bibliotekarza, po tu, y, y, na przykład nauczyciela języka polskiego tak. y, w siódmej klasie. Y, więc jakby de facto bezpośrednio z tym nauczycielem, bibliotekarzem my pracować nie będziemy, jeśli chodzi o te takie powiedzmy szkolenia na wyjazdowe, wyjazdam. ale to. jeśli będziemy przyjeżdżać do y, szkoły, to absolutnie zaproszeni są wszyscy. Tak. Tak Bez względu na to, że Od rearanżacja części biblioteki, tak. jeżeli to będzie miejsce do uczenia tak. się innego. Tak, być Więc może to, to jest to jest, rzeczy, że tak. to jest właśnie ta przestrzeń, gdzie tego bibliotekarza warto włączyć, bo akurat tak. Tu jest też pytanie o wychowawcę, oczywiście, że wychowawca bierze ta, udział. Ta, kluczowa jest, osoba kluczowa tak. osoba i bez tak. współpracy z wychowawcą nie wyobrażamy sobie tej podróży. Tak, tak, tak zakładamy podróży. też, że oczywiście tak się przynajmniej najczęściej y, dzieje, że y, wychowawca danej klasy uczy jakiegoś przedmiotu w tej klasie. Wtedy to ma sens, bo jakby jednak nie wyobrażam sobie, jak można być wychowawcą klasy mając jedną godzinę wychowawczą. No więc zdarza ale się, się czasem, jest pedagog, o, krusz, psycholog, nie. ale jakby domyślnie zakładam, że, y, że w większości szkół jednak wygląda to inaczej. Absolutnie tak. Zapraszamy. Tak, wychowawca jest traktowany tak jak wszyscy pozostali nauczyciele i może włączyć się do tego projektu. Jest to ważne pytanie, a może nawet komentarz, który myślę, że powinniśmy też go jakoś zaadresować. Tutaj ktoś pisze, że wydaje się, że projekt wyklucza małe szkoły ze względu na liczbę nauczycieli w nich pracujących. Mamy tego oczywiście świadomość, to jest, więc mamy świadomość, że w małej szkole zrealizowanie tego projektu jest większym wyzwaniem. Mamy też ze swojej strony, ze strony projektu, taką tym większą elastyczność dla tych szkół. W takich szczególnych przypadkach możemy ograniczyć te liczby do sześciu nauczycieli, którzy uczą daną, daną klasę. I tak jak orientowaliśmy się oczywiście, tworząc te założenia, to wydaje mi się, że sześciu nauczycieli jesteśmy w, w stanie tak, tak. jesteśmy w stanie uzbierać. No i też może przy okazji powiem o tym, że. Że mamy takie deklaracje takiego naprawdę silnego wsparcia ze strony no. y, y, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej, więc też y, będziemy się starali y, zapewniać w takich szczególnych przypadkach, żeby y, no, jakiś taki y, roztoczyć, nie wiem, parasol ochronny albo jakoś tak. y, ułatwić sobie taką pracę. Bo pytanie wprost, czy małe szkoły wiejskie mogą? Absolutnie mogą. Bardzo Wszystkie chcemy. szkoły publiczne, żeby... podstawowe. Mogą zgłosić tak. się do programu. I chyba, będzie... że nie mają klasy siódmej. Bo są o, takie pytanie, mają tak. do mnie. Tak. Chyba, że tak. nie mają teraz klasy tak. szóstej, czyli nie będą miały tak. klasy, klasy siódmej. Tak, tak. naprawdę. No te szkoły niestety są wyłączone tak. z Właśnie byłam zaskoczona, projektu. ale tak, tak się, też się dzieje. Tak. Mhm. Ale jak najbardziej zapraszamy i będziemy to e, czynili też jednym z kryteriów rekrutacji, żeby te szkoły były różnorodne, jeśli chodzi o wielkość szkoły i lokalizację tej szkoły, jak najbardziej. To chyba jeszcze nie jest moment, żebyśmy przeszli do rekrutacji, tak. bo ja bym chciała, żebyśmy jeszcze tak każdy. Dobra, jednym zdaniem nie da się w tym granie, więc trzema zdaniami. <grymne> Dziękuję. Żeby każdy, każdy z was, tak, trzema Komplemne. zdaniami powiedział, co ten projekt może zrobić w szkole, ale też jaka szkoła, w jakim momencie, bo ty mówiłaś o tym, o tym żeby zobaczyć, w jakim się jest momencie. Więc jaka szkoła skorzysta chyba najbardziej tak, z no, tego, co proponujemy w Szkole dla Innowatora? W moim odczuciu to jest projekt dla każdej szkoły. Naprawdę dla każdej, i to nie ma znaczenia, czy my już mamy przerobionych dziesiątki projektów, czy już wdrażamy jakieś innowacje, albo w ogóle jeszcze nie robiliśmy żadnego projektu, czy boimy się nawet zmiany wdrażania. Ten projekt jest dla każdej szkoły pod warunkiem znaczy nie to, że warunkiem warto, żeby szkoła, która podejmie taką decyzję, miała silną motywację do tego, że naprawdę chce bo my nic nie możemy obiecać, to będzie praca wykonana przez was. I do tej szkoły zapraszamy każdy. Dla nas będzie bardzo ciekawe, kiedy trafi nam się szkoła, będziemy pracować, trafi się to słowo, kiedy będziemy pracować ze szkołą, która jest w drodze i już wypracowała swoje jakieś pomysły i będzie pracowała nad tym, jak dalej wejść w kolejne zmiany, bo ta szkoła, będzie miała też opowieść o tym, jak prze, jaką przeszła drogę. Ważna jest też taka szkoła, która jeszcze w ogóle nie miała ani projektu, ani nie jest w zmianie, ale widzi potrzebę i chce, bo ta szkoła pokaże nam wszystkie bariery, wszystkie y, te strachy i lęki. Będziemy uczyli się poznawać takie osoby, które mają problem. Pamiętajcie o tym, że ten projekt ma wygenerować rekomendacje dla ministerstwa do systemie. zmiany systemu. Więc. Im bardziej różnorodnie się spotkamy w tym projekcie, tym lepiej dla nas wszystkich. Można? Także zapraszamy wszystkie, wszystkie szkoły, takie, które mają potrzebę i chcą, bez względu na to, w jakim miejscu i sytuacji się znajdują. Można by rzec, ja tak już tylko skonkluduję jeszcze im więcej wyzwań, tym lepiej. Tak. E, bo też to, co powiedziałaś, będziemy chcieli stworzyć listę rekomendacji, pokazać, gdzie są ograniczenia dzisiaj po prostu w systemie, co blokuje bardzo często nas i czego boimy się. Jeżeli no, nie, nie decydujemy się na zmianę. Ja jeszcze tylko powiem, bo zapytałaś, co ten projekt zrobi w szkole. Tak. W moim przekonaniu ten projekt pozwoli szkole spojrzeć na siebie temu środowisku, tej społeczności, spojrzeć na siebie. Na nowo, tak, przyjrzeć się temu, co działa. Ewa tak ładnie zawsze mówi o inwentaryzacji, a taka, której będą to przyjrzenie się szkole prowadzone przy wsparciu osób z zewnątrz, to jest też takie bardzo ciekawe, bo ta perspektywa jest inna. To, co chcę podkreślić, to, że jeszcze raz, że to będzie konstruktywna, że tak powiem, współpraca, czyli nieocenna, tylko faktycznie prowadząca później do rozwinięcia tego, co się robi, poprzestania pewnych rzeczy, zaprzestania właśnie, czyli tak naprawdę jak bardziej jakościowej, otwartej, odważnej edukacji. Myślę, że istotne jest to, że w tym projekcie nie oczekujemy od szkoły realizacji jakichś wskaźników, że x szkoła Rackingu x, nie x musi, musi zrobić x tego, x tamtego, x jeszcze czegoś mhm. innego. A jeszcze chciałabym dodać coś bardzo ważnego. Ten projekt da bezpieczną przestrzeń do zmian. Tak. Bardzo dużo osób i instytucji nie podejmuje zmian, bo się jej po prostu boi. Boi się wewnątrz, że tak. nie podoła, ale boi się też świata zewnętrznego, czyli kontroli. Yy, Prawa, narzekań, narzekań. Ten projekt da bezpieczną przestrzeń do zmiany. To będzie projekt, który będzie realizowany w zgodzie z prawem, przy wsparciu ekspertów. Będzie można ten projekt zrealizować z dużym poczuciem bezpieczeństwa i, i, i z sukcesem, bo to się musi dobrze skończyć, to nie ma innej opcji po tak, prostu. Tak? Chociaż bezpieczeństwo przy tak. zmianie to brzmi złudnie, bo czasami, e, znaczy m, chodzi o to, że faktycznie wsparcie ekspertów e, pomoże, że na przykład jak będą konflikty, które są częścią zmiany też, tak? To ekspert powie, słuchajcie, spokojnie, dajmy sobie czas, tak? Więc jakby to wsparcie takie czyjegoś doświadczenia też w tym wszystkim jest ważne. Ale wiadomo, zmiana oznacza zawsze też tak. jakąś stratę, tak? I, ale tak, tak. docelowo... E Przytrzymam cię Ewo na chwileczkę. Tak, dobrze. E, powiedziałaś na początku, że ty masz ma marzenie o szkole. E... Więc Jędku, jakie jest twoje marzenie, że to ta szkoła dla innowatora teraz zrobi w szkole? A, że szkoła dla innowatora to zrobi... Ja chciałam coś innego. A potem powiesz innego, ale coś na odpytany pytanie. i stoi pod tablicą. Wywołany. My to siedzimy jest, pod tablicą tak, chyba tak w ogóle. To jest, to jest szkoła, która nie stawia uczniów pod tablicą, tak. na przykład, między innymi. Tak, ale absolutnie to jest super pytanie. Ja chciałbym, żeby to była szkoła, która uczy szacunku która y, kieruje się szacunkiem y, w takim codziennym funkcjonowaniu, ale uczy się. szacunku, tak, tak, tak. Która uczy empatii, y, odpowiedzialności i zaangażowania. Rozumiem, nie tylko uczniów, y, nie tylko nauczycieli, ale w tych wszystkich możliwych relacjach. No, Uczeń-nauczyciel, tak. dyrektor-nauczyciel. Tak, o tym mówiła też Oktawia i to bardzo też jest mocne w naszej pracy, że y, my się uczymy. I dlatego możemy się uczyć z tymi szkołami, które będą z nami i nauczyciele się będą uczyć, dlatego mogą uczyć uczniów. W tym sensie to jest, tak. jakby nie da się uczyć szacunku, nie szanując innych, yy, nie da się uczyć empatii, nie mając tej empatii, mhm. więc w tym sensie będziemy się starali to na różnych poziomach yy, pokazywać. To co chciałem powiedzieć, naprawdę jedno zdanie muszę powiedzieć, mhm. odnośnie tej szkoły, która dla kogo jest ten projekt. Yy, Cieszę się, że powiedziałeś, że dla wszystkich szkół, które chcą, tak, bo, bo to jest dla na nas kluczowe. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że to jest projekt, który też wymaga zaangażowania czasowego od nauczycieli, którzy będą w nim uczestniczyli, od dyrektora. Więc w tym sensie wyzwanie dla dyrektora jest takie, żeby y, zgłosić swoją szkołę tylko wtedy. Kiedy y, ma też pewność y, w takiej otwartej rozmowie, że nauczyciele, z którymi będzie pracował w tym projekcie, że też tego chcą, że tutaj do takiej zmiany nie da się nikogo Musić, przymusić. Tak. Więc, y, jest tutaj, tak, więc będziemy się starali y, też podpowiadać, żeby w tym procesie rekrutacji y, dyrektor dużą wagę przyłożył do tego, żeby uzyskać taką świadomą zgodę i zaangażowanie Decyzje. swoich nauczycieli, hmm. bo tego się nie da. Y, Samym entuzjazmem dyrektora chyba się nie da, chyba że potrafi tym zarazić już teraz swoich nauczycieli. To, za to trzymamy kciuki. Myślę, że to jest moment, żeby zacząć mówić o rekrutacji. Pojawiają się pytania dotyczące rekrutacji. Tak. Y -y, Jędrzeju, czy możemy. Y -y, tak. y -y, następny slajd. Teraz przeskoczymy dwa slajdy. O. Tak, rekrutacja już za chwilę, Rusza, ruszamy 3 grudnia, chociaż jakby szczegóły y, dotyczące kryteriów y, merytorycznych i formalnych będą się pojawiały sukcesywnie na stronie Szkoły dla y, Innowatora i potrwa do 13 grudnia. My zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo mało czasu, ale takie są, taki jest też reżim termin, terminowy tego, y, tego projektu. W tym okresie będziemy Państwa prosili o nadsyłanie zgłoszeń zgodnie z przygotowanym przez nas formularzem rekrutacji. O kryteriach merytorycznych za chwilkę powiemy, bo jakby te kryteria przełożą się na to, co się w tym formularzu pojawi. Drugi etap rekrutacji będzie trwał od 14 grudnia do 9 stycznia, i w tym czasie no, my wybierzemy zgodnie z kryteriami, które określiliśmy, od 40 do 60 szkół, z którymi będziemy chcieli porozmawiać. Nie spotkać się w realu, ale jednak porozmawiać telefonicznie czy nie z dyrektorem i z wychowawcą bądź z jakimś nauczycielem z tej szkoły nie po to, żeby państwa sprawdzać czy weryfikować aplikację, ale żeby też po prostu usłyszeć o waszych potrzebach, oczekiwaniach, gotowości do udziału w dość wymagającym Motywacji. projekcie. Będzie jeszcze jedno webinarium, będzie jeszcze jedno webinarium, które będzie poświęcone już tylko rekrutacji, także będziemy mogli na bieżąco odpowiadać na problemy, które się pojawiać będą w trakcie, na przykład wypełniania formularza. Formu Formularza aplikacyjnego. Prosiłabym o następny slajd. Może tylko dopowiem jeszcze mm -hmm. w ramach przerwania mm -hmm. i interakcji, żeby że na tym pierwszym <laughs> etapie będziemy tylko oczekiwali formularza zgłoszeniowego, takiego elektronicznego, tak. więc tutaj tak. staramy się ten proces też maksymalnie uprościć, tak. żeby on. Yy, tak nie zaszkodził przygotowaniom do świata. Choć od razu powiemy, że szkoły, które zdecydują się na udział w projekcie, no będzie czekała jednak ścieżka papierowa. To, są, to jest projekt realizowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, no, który się po prostu kieruje, który się kieruje jakby swoimi tutaj wymaganiami. Nie chciałabym omawiać kryteriów formalnych. One tutaj widoczne są na prezentacji, więc Państwo, jeżeli będziecie mieli pytania, to oczywiście śmiało tutaj do nas przesyłajcie. Chciałabym chwilkę porozmawiać o tych kryteriach y, y, merytorycznych, y, bo o to też Państwo już pytacie. Y, tak jak powiedziała Ewa, my nie oczekujemy, że szkoły będą bardziej bądź mniej w zmianie. Bardzo chcemy mieć różnorodne szkoły. Natomiast no chcielibyśmy. Y, 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 poprzez to co państwo do nas wyślecie napiszecie chcielibyśmy zobaczyć czym ta zmiana która w ogóle już się zadziała u was w szkole jakakolwiek drobna jest jaki miała wpływ na wasze działania więc to będzie to kryterium chcielibyśmy chcielibyście się podzielili jakimś ważnym dla was doświadczeniem czy to z zakresu stosowania metod czy to z zakresu wprowadzania innowacji czy to z zakresu współpracy z różnymi środowiskami okołoszkolnymi i co to wam zrobiło, tak? wam waszej szkole? No ale takim kluczowym kryterium, to jest to kryterium, które tu wybrzmiało kilkakrotnie, to jest motywacja i gotowość e, e, nie jednej osoby. Tak? Bo jak my mówimy, że szkoła, to tak naprawdę mówimy dyrektor, e, mówimy nauczyciele i nauczycielki, e, mówimy też w pewnym sensie uczniowie i uczennicy. To znaczy, że jakby chcielibyśmy, żeby w tym procesie decyzyjnym e, ci uczniowie szóstoklasiści, tak? którzy pójdą do siódmej klasy. E, też w jakiś sposób byli y, włączeni. Oczywiście to, w jaki sposób wy będziecie o tym ze sobą rozmawiać w szkole, będzie zależało absolutnie od Was. Natomiast y, do tego gorąco, y, y, gorąco zachęcamy. W formularzu będziemy Was pytali o y, 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 różne kwestie związane z tym. Jakie macie oczekiwania wobec tego projektu, jak ten projekt wpisuje się w wasze takie myślenie o szkole, yy, yy, czego się obawiacie. Yy, no i to będą tak naprawdę te główne kryteria, które będziemy brali pod yy, uwagę. Jeśli mogę jeszcze o tych doświadczeniach, mhm. że yy, rzeczywiście yy, szukamy szkół, które bardziej chcą, a niekoniecznie mają jakieś masę doświadczeń, więc zapytamy w tym formularzu o jedno, prawda? A, Jakoś jedno jedno wybrane doświadczenie. Jedno. Nie, nie chodzi o to nie robimy takiego konkursu piękności, przepraszam za kolokwializm, w którym trzeba opisać jak najwięcej inicjatyw, w których się brało udział, ale pokazać jedną rzecz, której tak jak mówiła Pani Sylwia, właśnie jesteście y, dumni, które dla was było ważne w waszej szkole i nie chodzi o fajerwerki, ale o taki proces, który y, coś zrobiliście, Zmien y, coś zmieniliście w doświadczeniu albo swoim, albo uczniów y, i tutaj będziemy patrzeć bardziej na, na tę waszą refleksję o tym, co, t, co się w szkole wydarzyło. O. To kryterium merytoryczne dotyczące motywacji poniekąd przekłada się na kryteria formalne, jakby wśród oświadczeń, które na tym pierwszym etapie będziemy zbierać tylko elektronicznie, no będą też oświadczenia dotyczące tego, że tych, nie wiem, 6-8-10 nauczycieli, którzy zostali wskazani w formularzu, wyraziło zgodę na... Udział w tym projekcie, taką, żeby to była rzeczywiście wspólna, e, wspólna decyzja. E, też takim ważnym aspektem jest, e, i on jest może mniej ważny dla nas jako organizatorów, ale myślę, że może być ważny dla szkoły, e, to jest uzyskanie takiego poparcia, deklaracji, poparcia samorządu. Wydaje mi się, że każdą zmianę e, w szkole e, dużo lepiej jest robić, jeśli się czuje. No, takie przyjazne spojrzenie środowiska okołoszkolnego. no tym takim pierwszym naturalnym środowiskiem szkolnym oprócz prowadzący. rodziców, oczywiście, no jest samorząd lokalny. I jakby zachęcamy do tego, żeby rozmawiać z samorządem o tym, mówić o swoim zainteresowaniu projektem i uzyskać taką deklarację, deklarację poparcia. Zastanawiam się, czy jeszcze są jakieś rzeczy, jeżeli chodzi o rekrutację, które tutaj powinny. Paść. Że proszę pisać i dzwonić. Na stronie internetowej programu są adresy mailowe i telefony. My się staramy na bieżąco aktualizować taki dział z pytaniami i odpowiedziami, tak żeby w miarę możliwości wszystkie Państwa odpowiedzi znalazły wszystkie Państwa pytania, znalazły swoje odpowiedzi. Mhm. W niektórych sprawach będziemy się też musieli zwrócić do naszych partnerów po stronie esat więc czasami ta odpowiedź zajmie nam kilka dni, ale traktujemy je bardzo poważnie, bo chcemy się Państwu pomóc przygotować do tej rekrutacji. Może adres strony warto przypomnieć, tak? wiem tak. W tym się pojawia. Tak. Mhm. Oczywiście zapraszamy na stronę o. Szkoła dla Innowatora www. Y, y, szkola dla innowatora.co.org.pl Znajdziecie tam zarówno informacje y, dotyczące projektu, jego kontekstu, harmonogram, ale oczywiście y, y, także przestrzeń y, z pytaniami i odpowiedziami, y, które dla Was są ważne. Zachęcamy też do zapisania się na y, nasz newsletter. Y, y, wysyłamy właściwie, nie wiem, jak często, raz w tygodniu. No myślę, że teraz wysyłamy będzie nawet częściej, częściej tak. bo wysyłamy go zawsze. Do, bo to jest taki najlepszy sposób, żeby y, zostać, y, a, y, dostawać aktualne informacje o tym, co się w projekcie będzie, dzieje. Tak, tak. Y, wiemy, że ten okres y, samych zgłoszeń jest krótki, tak jak powiedziałaś, więc też staramy się z dnia na dzień publikować kolejne informacje. Y, więc pewnie jutro będzie tam kolejna porcja informacji, być może w poniedziałek jeszcze coś kolejnego, tak żeby 3 grudnia już był komplet, tak żeby tam już wtedy była informacja i o y, regulaminie, i jakieś story umów, tak żeby już tutaj była taka maksymalnie świadoma deklaracja tak, chcę w tym się udział. Bardzo ciekawe pytanie się pojawiło. Rozumiem, że im bardziej chcemy, tym mamy większą szansę. Dokładnie tak, to chodzi o chciejstwo i trzeba to nam jakoś wyartykułować i przekazać. Celowe chciejstwo. Celowe chciejstwo. My już spakowaliśmy książki, jak widzicie. Tak. Już w zasadzie metody pracy już myślimy o nowościach, o tym, co się zdarzy. I być może to hasło, właśnie, pakujemy wszystkie dotychczasowe nasze przyzwyczajenia i nawyki i rozpakowujemy nowy świat pod tytułem Ja w nowy w roli nauczyciela, szkoła myśląca i działająca inaczej, to to spowoduje, że będziemy spotkamy się w tym projekcie. No. Być może wystarczy tylko chcieć, ale to chyba jednak najtrudniej jest z, y, y, w jakikolwiek sposób merytoryczny, a to się znalazło w kryteriach merytorycznych, y, przedstawić. Ale wierzymy, że to się zadzieje. No, tak. Ale chcieć się zmienić, a nie chcieć wziąć o w projekcie. Że tak. Myślę, że to są duże. To nie chodzi o zaliczanie kolejnego projektu, o czym mówiliśmy, tak. tak, że nie kolekcja kolejnego. I celowo nie tak, ma tutaj takich, tak. że tam jakiś wskaźnik, jeśli chodzi o wynik egzaminów. Znaczy, tak, absolutnie to jest celowe nie. celowe działanie. Tak. Naprawdę chcemy mieć tutaj możliwość pracy z tymi, którzy naprawdę najbardziej chcą i nas będą potrafili w, tym, w tej aplikacji o tym przekonać. Tak, absolutnie. Patrząc tutaj na pytanie, które się pojawiło na ekranie, absolutnie można się dzielić doświadczeniem z gimnazjum, które zostało przekształcone. Wyszkolone w szkole podstawową, bo to jest nadal doświadczenie Waszej szkoły. Oczywiście. A wiemy dobrze, że w ogóle doświadczenia gimnazjów wiele doświadczeń gimnazjów jest po prostu bardzo Dobry. Mnie się wydaje, że też nie blokujmy się myśląc szkoła, możemy zaprezentować jakiegoś y, jednego innowatora w szkole, tak. jednego nauczyciela, mm -hmm. który tak. ma dorobek i zrobił rzecz y, inaczej. I, I nie bójmy się, nie malujmy trawy, nie, nie wymyślajmy teraz nie wiadomo czego. Chodzi o to, żebyście pokazali nam, jak spostrzegacie, co zrobiliście, jak, co o tym myślicie, jak ten proces zmiany, czy też nowości wdrażacie, i jakie macie z tego refleksje. Jaka, jaką wartość dał w ogóle to szkoły. dla was ma wartość. Tak? Ja, tak. tak. tak, tak że... Ja tak myślę sobie, że nawet, ale teraz oczywiście to jest, że tak powiem, bardzo spontaniczne. Nawet jeżeli się podzielicie jakimś <laughs> trudnym, o. Doświadczeniem, o. Trudnym, doświadczeniem, <laughs> trudnym doświadczeniem, trudnym doświadczeniem, <laughs> że podjęliście próbę. Chcieliście coś zrobić? Robić, o, tak. ale z waszej perspektywy nie wpływ wiesz. nie był taki, jakiego się spodziewaliście. I nawet macie refleksję, dlaczego ten wpływ taki nie był. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne doświadczenie szkolne, od których my czasem uciekamy. Nie lubimy rozmawiać o rzeczach, które nam się nie udały i w ogóle nie pokazujemy tego. Tak. Tak. Absolutnie tym też się dzielcie. Ja, ja, tylko, uh -huh. ja tylko powiem, że w moim przypadku, tej dużej zmiany, którą gdzieś tam w życiu przechodziłam, porażki były tymi najciekawszymi doświadczeniami, które skierowywały mnie bardzo często i to środowisko, w którym działałam, na nową drogę. Więc ja zachęcam bardzo serdecznie, Sylwia. To, to o czym powiedziałaś do tego, żeby dzielić się też doświadczeniem na, takim trudnym, bo ono jest bardzo wartościowe. Myślę, że bardzo byśmy chcieli odejść od takiej tendencji skupiania się na tym, co się już udało. Tak. E, bo wiemy, że jak się coś z czymś eksperymentuje, to czasami się nie udaje. Znaczy I... nawet powinno tak być. Tak. Z eksperymentami ta, i tak to jak... źle experiment... by było, głupio by było. Ale <laughs> jeśli chcecie mówić nam o, o tym, co wam się nie udało, to y, oczywiście. Y, chcemy też się dowiedzieć, czego się z tego nauczyliśmy, tak, ha, absolutnie. jaka tak. jest z tego lekcja, tak. bo tak jak powiedziała Oktawia i tutaj yy, i Sylwia i Jędrzej, my doskonale wiemy, że ważne jest to, żebyśmy się uczyli z tego, co tak. nas spotyka i kryzysy w szkole, porażki są oczywiście wpisane w standard naszej pracy, ale one dla naszego projektu będą wartościowe i opisy będą wartościowe, no. jeśli pokażecie nam czego, że się dzięki temu Nauczyli. Mhm. Ja bym chciała tak jeszcze podsumować taki zestaw pytań o tych, dlaczego ci nauczyciele, dlaczego siódma mhm. klasa, e, dlaczego to taka, dlaczego to, to nie inaczej. E, no Jest tak, że my jako konsorcjum budowaliśmy ten e, projekt w oparciu o pewne niezależne od nas założenia. I na przykład to, że projekt jest skierowany tylko do szkół, szkół publicznych, e, e, wynika z dokumentacji konkursowej. No, którą musieliśmy wziąć pod uwagę. Nie, ma, nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ważne jest to, że będziemy się dzielić doświadczeniem e, wypracowanym w tym projekcie tak. szeroko, więc każda szkoła będzie mogła z tego e, skorzystać. Pojawia się oczywiście pytanie o tych nauczycieli. Dlaczego właśnie nauczyciele przedmiotowcy, a nie nauczyciele inni. No znów, jakby m, nie mamy na to wpływu, tak, Ale została określona powiedziałeś... e, po prostu dokumentacja konkursowa. Ale powiedziałaś e, to wcześniej dzisiaj, w, w trakcie naszego spotkania, że. E, Ci nauczyciele chętni ze szkoły, czy to będzie bibliotekarz, pedagog, psycholog, jeżeli będą chcieli wziąć udział w działaniach, my ich zapraszamy, tak? Więc tak. to dzisiaj też już padło. Tak. Choć swoją drogą myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo dobra rekomendacja. Mamy już jedną rekomendację tak. dla menu, żeby w, rzeczywiście w planowaniu i w myśleniu o tym, y, 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 jak. Y, Wspierać szkoły w różnego rodzaju inicjatywach, nie zapominać o tych y, y, osobach, które nie pracują, znaczy one pracują bezpośrednio z uczniami, a nie, ale nie na lekcjach. To jest to doświadczenie, całościowe doświadczenie szkolne. szkolne. Takie, tak. Tak. tak, i to jest szalenie ważne, bo ta praca psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, ona jest okay. szalenie ważna. Myślę, że można powiedzieć tak, mm -hmm. e, e, postaram się to jednym zdaniem powiedzieć. E, <laughs> nie, nie, że nie Jak wyjdziecie. macie Państwo e, wątpliwości, czy ktoś się właśnie kwalifikuje, czy, czy nam się uda, to absolutnie e, e, Patrzcie najpierw w te pytania i odpowiedzi, a potem dzwoncie do nas, no bo nam też zależy na tym nie, nie żeby tak na zimno zastosować wszystkie uregulowania, ale żeby w ramach tej elastyczności, którą mamy, jak najbardziej wesprzeć te szkoły, które najbardziej tego potrzebują, no bo w edukacji często jest tak, że najwięcej wsparcia dostają takie placówki, które już są aktywne. No my chcielibyśmy tutaj naprawdę wyjść do szkół, które są z małych miejscowości, które jeszcze ale przykład, też są, z dużych, albo są z dużych, jest... ale nic nie robiły. Tak, przepraszam. Y, 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 szkół, które, które naprawdę mają bardzo małe doświadczenie, ale chcą, dla nich jest ten projekt. Tak. Ale oczywiście, jeśli są, znajdą się szkoły, które mają doświadczenie, a chciałyby to doświadczenie wzmocnić, też. być może rozsiać na całą szkołę jeszcze bardziej, tak. to absolutnie to też jest. Y, Projekt y, y, dla was. Bo zakładamy różnorodność, prawda? W tym wszystkim, tak. że te szkoły też będą po prostu silne, tak, ta grupa będzie mocna tą swoją różnorodnością doświadczeń y, i tego, co robiła właśnie wcześniej. Zmierzamy powoli ku końcowi. Tak. Ja bym chciała teraz powiedzieć tak, y, na co się najbardziej nastawiacie jako osoby, które będą właściwie właściwie już są i będą do tego 2022 roku czerwca w projekcie. Co Was kręci najbardziej w tej drodze? To mnie kręcą te wszystkie niewiadome, to, to spotkanie. Ja bardzo czekam na to, jakie szkoły będą w tym projekcie, z kim się spotkam. Bardzo jestem ciekawa problemów takich, które... Na które nie znamy odpowiedzi. Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Wszystko to, co się wydarzy w tym projekcie, będzie y, inspiracją i takim budowaniem myślenia po nowemu. To mnie kręci i na to bardzo czekam, że, odejdź, że uda nam się odejść od tych takich schematów, od tego, co jest sztampowe, bo zawsze tak było, to tak być musi. A ja chcę powiedzieć: nie, nie musi być tak, jak zawsze było, mhm. i ten projekt jest właśnie po to. Oktawia? Mnie kręci też e, podobnie ta droga e, i to, że ona jest nieznana tak naprawdę. Ludzie, których e, na tej drodze spotkam, e, kręci mnie współpraca z wami, bo to jest też ciekawe doświadczenie. E, to, o czym ja bardzo często mówię, że spotka, spotkały się osoby, instytucje o różnym doświadczeniu z różnych obszarów e, i też to, że my się tak docieramy w tym wszystkim, czasami dyskutując bardzo mocno, e, ale też bardzo ciekawe pokazujemy, że w edukacji e, to, to budowanie takiej koalicji szerokiej, nieformalnej na rzecz zmiany jest potrzebne. Potrzebne. I trzecia rzecz, która mnie bardzo, czy trzecia i czwarta, rozwój mnie kręci w tym wszystkim tych ludzi i tego, że mogę doświadczać tego no, nowego, nieznanego i ta pionierska ścieżka, uważam, to jest takie mhm. kluczowe. Dzięki. Dla mnie też ta współpraca pomiędzy nami i tym, bo tu jesteśmy w gronie kilku partnerów, jeszcze są kolejne mm -hmm. podmioty. Rzeczywiście mamy bardzo różne pomysły na to, jak to można robić i wydaje mi się, że to jest super wzbogacające tak. dla nas również. I mam nadzieję, że też dla szkół to będzie super wzbogacające, bo oczywiście nasza współpraca dobra nie jest celem samym w sobie, ale tu widzę naprawdę taki duży potencjał na to, żeby coś nowego, świeżego tak. za, zaoferować. No, mnie też kręci takie myślenie o tym, co zrobić, żeby ten projekt ze szkół 20 przeniósł Wszystko? się tak. na 200 albo 2000? I tak będziemy chcieli go 20 prowadzić. Yy, dwa... <noise> 22 tysiące tak, tak. Tak? Yy... szkół w Polsce jest tak? Yy, żebyśmy rzeczywiście tak go prowadzili, to jest taka nasza ambicja, żeby rzeczywiście jednocześnie się przygotowywać yy, na wspieranie yy, większej liczby yy, uczniów, bo naprawdę mam poczucie, że yy, szkoły, yy, nauc że nauczyciele chcą szkół, które nadążają za rzeczywistością. I że taką naszą ambicją jest to, żeby też pomóc szkołom w tym, żeby yy, właśnie lepiej yy, na nadążały. To ja też chciałabym powiedzieć, co to. mnie kręci w tym projekcie. Mnie kręci <noise> oczywiście proces uczenia się i to tak, tak na różnych poziomach, bo oczywiście uczyć się będzie szkoła. Ale uczyć się też będą szkoły od siebie nawzajem. Myślę, że my się bardzo dużo nauczymy, każdy osobno, ale też i instytucje. I co jest ważne, wydaje mi się, że to jest też taki proces uczenia się, w który jest włączony również regulator Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rozwoju. Myślę, że jakby to takie wspólne uczenie się doprowadzi nas tam, gdzie, o czym ty mówiłeś, tak? Nie I do tego, żeby przeskalować to doświadczenie na jak największą liczbę szkół. Ja tylko dodam w tym wszystkim, że bardzo istotne jest to, że to nie jest projekt tylko Ministerstwa Edukacji. Zwróćmy uwagę na to, że towarzyszyć nam będzie Ministerstwo Rozwoju. To znaczy, że cała Polska będzie się interesowała tym projektem. To nie chodzi o to, że tym konkretnie, że... To jest dowód na to, że edukacja staje się bardziej ważna, skoro tak. rozmawiamy o niej w, w dużo rozwoju. szerszym tak gronie w kontekście rozwoju przyszłości. Mhm. I to jest też naprawdę fajne. Ja bym jeszcze powiedziała, edukacja jest ważna, tak? tak. Nie? I to, o czym my mówimy od dawna, to teraz dociera coraz szerszego grona, że tak powiem, odbiorców. Ja myślę, że też super, że to wybrzmiało na koniec, tak? Ona jest ważna, edukacja jest ważna, ale tak naprawdę to ta edukacja decyduje o rozwoju. Szkoły, gminy, nie wiem, jakiegoś regionu, kraju, Polski, no i tak. świata. Pamiętajcie, tak. że zaczęliśmy od wyzwań, od tego, z czym się mierzymy. No i w tym tak. kontekście jakby edukacja, rozwój, świat, wydaje mi się, że to się spina w piękną e, całość. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. E, w, Wiem, że będzie nam się super współpracowało. Wiem, że będziemy się od siebie uczyli. Wiem, że będziemy popełniali dużo błędów. A, ale dajemy sobie na to przyzwolenie. <laughs> Trochę błędów. O to chodzi w zmianie. O to chodzi w innowacji. E, mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia również na wizji. Dziękuję również Państwu bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, e, to tak jak już mówiliśmy wcześniej, zapraszamy na naszą stronę internetową www.szkoladlainnowatora.co.org.pl Dzwoncie do Centrum Edukacji Obywatelskiej, który jest liderem projektu i zbiera te takie najtrudniejsze pytania i wyzwania, ale głos doradczy należy do wszystkich konsorcjantów, więc jakby z wszystkimi wyzwaniami mierzymy się wspólnie. Bardzo Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru. Jest jeszcze taki... Już A, i chciałam przeczytać to, co jest A, napisane. Taki głos piękny głos publiczny.